Siemanko, ja jestem Rossi, a dzisiaj zagramy sobie w Overwatcha na multiplayerze w PlayStation 4. Na PlayStation 4. O Boże, ja już nic nie mówię. Dobra, w każdym razie wziąłem sobie Bastiona, tak? Żeby nie było Bastion. Jest to taka automatyczna wieżyczka. On może... Rozpocznie się za 30. Można nim chodzić, można właśnie tak zostać automatyczną wieżyczką, która się nie porusza. Ona się tylko obraca tam 360 stopni, ale ma za to bardzo duże obrażenia. Jeżeli chodzi o jego umiejętność specjalną, on się staje czołgiem, którym można normalnie sterować. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś jego ulepszenia, to on ma samoleczenie. I właśnie to, że może się zamienić w tą wieżyczkę, to jest też bardzo dobre. O, na przykład ja się tu ustawię. No starcie spróbuję go skasować. Dobra, jest jedna likwidacja. Nie jest źle. Tutaj tak mi stoi i tarczy daje, także fajnie. Boże ty! Nie ma co, chowaj się. W sumie po co się leczę, jak tutaj mam bazę, także w razie najszybciej się uleczę. Gdzieś tu będzie wróg. O, dobra, ja sobie stanę tutaj. Albo nie. Dobra, generalnie teraz musimy atakować cel. Znowu właściwie jest gra z celami, ona chyba najczęściej się powtarza w Overwatchu. Jest też tutaj przemieszczenie ładunku. No są jeszcze różne tam tryby. Ale to właśnie zależność na co się trafi, nie? Dobra, jest likwidacja jednego. O, jest likwidacja kolejnego. Kurde! Świetne miejsce! Ale chujowo. Ha! Nie no, zajebiście! Seria pięzały już stojąc w miejscu, to spoko. Bo do tego właśnie jestem Bastion. On tak się najlepiej sprawdza jako ta wieżyczka, jak jest ustawiony w jednym miejscu. Teraz już mam czołg aktywny. O, i teraz mamy eskortowanie ładunku, jak sami widzicie. Ja bym teraz tak ustawił się na przykład tutaj. Czekaj. O, dokładnie, chodźcie. Świetnie. No, no, chodźcie. Zapraszam. Jest likwidacja, nie wiem kto mnie zabił. Zabójca, aha, ten sam, z którego ja zabiłem. No dobra. Jako Fara mnie zabiła, zajebiście. Mamy już ten czołg przygotowany, także zaraz zobaczycie jak on wygląda. Ja już go sobie wezmę, tylko muszę być tak dosyć blisko wrogów, żeby go nie zmarnować. On jest bardzo dobry, bo mam mocne obrażenia wtedy jak jestem czołgiem. Dobra, ładunek się przemieszcza, widzę. A tutaj żniwiarz próbuje mnie wystrzelić. Zaraz będzie chyba tutaj na dole szedł. Teraz może wziąć... Co? Teraz idzie. O, what the fuck! Jak on się tak znalazł za mną? Zastanawiałem się właśnie, czy tędy jest przejście na tą stronę i widzę, okazało się, że jest. To przynajmniej już będę wiedział. Okej, już jakiś tutaj checkpoint jest, także spoko. Gra będzie kontynuowana. Wezmę sobie już działko. No, no. Dobra, dostał tam trochę. Schował się szybko. Pewnie ogarnął. O co to mam? I teraz kiedy wziąć ten czołg? O to jest pytanie. Czy tutaj ziomek jeden jedzie czołgiem, także trochę szkoda by było. Żebym ja to zmarnował, ale dobra. Nie ma co, bo w sumie teraz trochę długo mam ten czołg, a go nie brałem w ogóle. No. Oho, ładnie. Nie dość, że zmarnowałem czołg, to jeszcze pewnie umrę. Nie no, kurde. Idź pan. 7-2, no to jeszcze nie jest tak źle. Zwycięstwo. Dziękujemy bardzo. Zauważycie, że będę miał wszyscy grali. A jak? No, tutaj do tych punktów się nawaliło trochę. Tego też skasowałem jakoś. Jakoś tam wyszło, seria 5 zabójstw. Świetnie. Mecz trwał 3 minuty 30 sekund. Także gramy sobie kolejny.
Podróżujesz do Doradu. Przygotuj się do ataku. Ok, jest już to kolejny mecz, zaczyna się. To jest przygotowanie do ataku. Na początku już mamy eskortowanie ładunku, oni muszą nas powstrzymać od tego. Znowu wziąłem sobie postać Bastiona w tym meczu. Tam też sobie dobrze mi szło, dlaczego w tym by miało iść gorzej. Nie no, naprawdę on długo może nawalać z tym. Fakt taki, że nie może sobie chodzić, ale jeżeli tą wieżyczkę dobrze ustawić, to naprawdę jest kosur. Atak rozpocznie się za 30 sekund. Wrogów jeszcze nie widać, także może tutaj gdzieś będą z tej strony. Też nie ma, dobra. Uderzę wrogu tam, gdzie się najmniej spodziewa. 5, 4, 3, 2, 1. No, 2, 1, dziękuję. Zaczynamy. Dobra. Taki mały ząb na początku. Czyli że gdzieś tutaj będzie. O proszę! Zabije mnie. A jak chuj. Co za szmata? Dziękuję. Ja to mam tu w dupie, idę się uleczyć. No, dzięki. Najszybszy sposób. A ona znowu tutaj? Kurde, no teraz coś mnie nie kupi. Dobra, spróbuję teraz wyjść bardziej z tego. Może środkiem pójdę. Tym środkowym wyjściem. Ustawię się gdzieś tą wieżyczką. Bo tu już widzę, że na boku to ona będzie. Dobra, no na przykład tutaj. No i zajebiście. No wypieprzać mi tą skałą. Tamten już zdążył się uleczyć, dajcie spokój. Ale dużo mu HP już zagarło. Spoko. No chodź tu, lamusie. Nie, dobra, słuchajcie, mi tak się nie chce bawić. Wolę się już przenosić. Mam tą małpę zaloną. Ło! To się dobrze ustawiłem, że ja wroga nie widzę, on mnie tak. Nie, dobra, ja mam w dupie tego Bastiona, zmieniałem go. Choćby na smugę. Nie, dobra, na smugę, na razie na smugę spróbuję zagrać. Jeżeli nią nie wyjdzie, to zmienię na żniwiarza, żołmiarza. Oczywiście musiałem się pomylić. O, nie spadłem, żyję. Kurczę, oni mają dwóch Winstonów, czy mi się wydaje? O, padł szał, to jest po co. Dobra, teraz będzie śmierć, będzie śmierć? Nie! Uciekaj! Masz 5 HP, no spieprzaj! Wow, dobra. Jakoś to wyszło. Niestety ona ma bardzo mało HP, 150 tylko, ale jest bardzo szybka i zginna. Okej, ale tutaj dosyć ciężko jest z przemieszczeniem tego ładunku, oni naprawdę tutaj nas to wygonią. Bohaterowie żyją wiecznie. Jest likwidacja, w końcu jak już przyjęliśmy ten ładunek. Kurde! Zmarnowałem. Nie ma co, gdzie jest ta łaska? Gdzieś tu była łaska. Postać, która ulecza i ją najlepiej od razu wziąć. Potem będzie łatwiej zabić tą osobę, którą ona leczy. Dobra, jest bit na razie. O, świetnie, zamroziła nas wszystkich. To jest jej zajebista umiejętność.
Wow. To się prawie cen przypaciło. No ładnie. Tak szczerze, jak już przewiduję tutaj porażkę z wielkim hukiem. Ale ona jest mądra, żeby przynieść. Ojej, ojej. Chodź tu, nie, ta łaska to mnie wkurza, nie? Już ma śmierć. No i pięknie ma śmierć. Kij też, że jestem zlikwidowany. Dobra, to weźmiemy teraz żniwiarza. 3-4. Bardzo dobrze. A, to jest żniwiarz, dobra, pomyliło mi się tyle, że tych żniwiarzy nie chciałem zlikwidować. Ten gracz jest dosyć dobry, tutaj dobrze idzie, świetnie jeszcze ściany postawili. No i gdzie jest jakieś HP? Gdzieś to powinno być. On mnie tutaj może śledzić. Dobra, pójdę do bazy się uleczyć. 30 sekund, niby już daleko jest dosyć ten ładunek. Nie, co ja gadam, on jest na początku. Się pomieszało. Także słabo. No dobra, a jak ja wezmę tego parę? Nie, to nie jest parę. Tak? Kim on gra? Zajebiście! Porażka! Najlepsze zagranie meczu. Stać! Nie ruszaj się! Dobra, w każdym razie wielkie dzięki za oglądanie. Chyba pierwszy mecz tam poszedł trochę lepiej niż ten poszedł, prawdę mówiąc, do dupy. Nie będę ukrywał. Jeżeli spodobał wam się ten materiał mimo tego lamienia, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli się nie spodobał, to łapkę w dół. Ta. 19 level, także jest 19 level, możecie też łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siema!